Kampania społeczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych pod nazwą Widoczny pieszy w powiecie warszawskim zachodnim. Każdy z nas odblask ma. Do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi jesienią i zimą. Jako jeden z czynników uznać można złe warunki atmosferyczne panujące w tym okresie, a także szybko zapadający zmierzch. Wówczas piesi stają się mniej widoczni, co w połączeniu z brakiem ostrożności zarówno pieszych, jak i kierujących pojazdami skutkuje dużą liczbą wypadków. Wypadki z udziałem pieszych są tragiczne w skutkach. A przecież można temu zapobiec. Wystarczy tylko przestrzegać przepisów. Według przepisów, każda osoba poruszająca się poza terenem zabudowanym, w miejscu, gdzie nie ma chodnika, ma obowiązek nosić elementy odblaskowe. W przeciwnym razie popełnia wykroczenie i może zostać ukarana mandatem karnym. Przypominam, że w miejscach, gdzie nie ma chodnika, pieszy porusza się po lewej stronie drogi, tak aby widział nadjeżdżające z naprzeciwka pojazdy. Jeśli idziemy po jezdni, powinniśmy iść jak najbliżej jej lewej krawędzi i ustępować miejsca nadjeżdżającym z naprzeciwka pojazdom. To, że pieszy widzi pojazd nadjeżdżający z naprzeciwka, wcale nie oznacza, że kierujący widzi pieszego. Postrzeganie kierowców w nocy ograniczone jest w zasadzie do zasięgu świateł samochodu. To oznacza, że kierujący znacznie później dostrzega przeszkody na drodze i ma bardzo mało czasu, aby odpowiednio zareagować. Ponadto kierujących po zmroku oślepiają światła innych pojazdów. Nieoświetlonego pieszego kierujący dostrzega z odległości około 20-30 metrów. Odległość ta nie daje możliwości do zatrzymania pojazdu przed pieszym, nie daje także możliwości ominięcia pieszego. Zatem podstawowym warunkiem pozwalającym uniknąć tragicznej w skutkach konfrontacji z pojazdem jest odpowiednia widoczność pieszego. Pieszy wyposażony w elementy odblaskowe jest dostrzegany przez kierującego z odległości nawet do 150 metrów. Taka odległość pozwala na uniknięcie wypadku poprzez zatrzymanie pojazdu lub ominięcie pieszego. Przechadzka po zmroku z naszym kochanym czworonogiem w miejscu, gdzie nie ma chodnika, może zakończyć się tragicznie. O ile ludzie są zobowiązani przepisami prawa o ruchu drogowym do noszenia odblasków, to warto również pomyśleć o bezpieczeństwie zwierząt i wyposażyć je w elementy odblaskowe. Powiat warszawski zachodni dba o bezpieczeństwo mieszkańców dwukierunkowo. Pierwszy kierunek to jest szeroko pojęta edukacja, zwłaszcza edukacja dzieci i młodzieży oraz wszelkiego rodzaju działania na drogach poprawiające stan bezpieczeństwa. Przygotowaliśmy film edukacyjny z WZ-kiem Bezpieczniej, który pokazuje zasady poruszania się po drogach i kierowany jest do dzieci i młodzieży. Drugi przykład to konkurs plastyczny uwzględniający zasady bezpieczeństwa, również zwłaszcza dla najmłodszych jest kierowany. Organizujemy spotkania w szkołach z udziałem dzieci i młodzieży, z udziałem policji drogowej. Policja informuje, jak bezpiecznie poruszać się po drogach i jakich sytuacji unikać. Na tych spotkaniach wręczane są odblaski, które dzieci otrzymują i one poprawiają ich widoczność, gdy poruszają się po drogach. Dla młodych kierowców przygotowaliśmy specjalny film, który informuje, jak unikać ryzyka. Współpraca dla bezpieczeństwa jest bardzo ważna, dlatego współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, jednostkami oświatowymi, ale przede wszystkim z policją, która na co dzień dba o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wraz z policją uczestniczymy w wielu akcjach, szkoleniach, wydarzeniach kulturalnych, na których rozmawiamy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi. Policjanci zalecają noszenie odblasków zawsze z uwagi na ich jaskrawe kolory, dzięki temu zwiększamy swoją widoczność nawet w dzień. Zachęcamy do noszenia odblasków zawsze, ponieważ znacznie zwiększają one naszą widoczność, a co za tym idzie, zwiększają nasze bezpieczeństwo. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, smycze, kamizelki oraz zawieszki. Proponuję umieszczać je na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców. Takie ich umiejscowienie zapewnia najlepszą widoczność. Z roku na rok poprawiają się statystyki bezpieczeństwa na drogach w naszym powiecie. Niemniej jednak cały czas temat jest obecny w przesłaniu, które mamy do mieszkańców, w akcjach, które organizujemy, jak również poprzez poprawę jakości dróg w naszym powiecie. Podjęliśmy
szereg działań, które poprawiają stan bezpieczeństwa na terenie naszych dróg. Skupiliśmy się na przebudowie niebezpiecznych skrzyżowań, które przerobiliśmy na skrzyżowania w formie ronda. Rondo zapewnia płynność i bezpieczeństwo. W ten sposób skrzyżowania, gdzie dochodziło do wielu kolizji, są dziś bezpieczne. Ponadto zastosowaliśmy specjalne tablice informacyjne, które informują kierowców, z jaką poruszają się prędkością i o ile przekroczyli na tym odcinku dozwoloną prędkość. To jest działanie prewencyjne. Zależy nam na bezpieczeństwie pieszych, dlatego apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność. Należy pamiętać, że piesi i rowerzyści są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Ich, w przeciwieństwie do osób podróżujących samochodem, nie chronią pasy bezpieczeństwa, poduszka powietrzna ani karoseria samochodu. Dlatego musimy zadbać o to, żebyśmy byli widoczni dla kierujących samochodami. Nasze bezpieczeństwo jest w naszych rękach. Niewielki odblask, zawieszka czy kamizelka mogą uratować nasze życie. Tym razem interwencja policyjna zakończyła się pouczeniem dla lekkomyślnej pieszej, która poruszała się bez odblasków poza terenem zabudowanym w miejscu, gdzie nie ma chodnika. Dobrze, że patrol policji zjawił się w porę i nie doszło do tragicznego wypadku. Teraz nasza bohaterka będzie widoczna dzięki odblaskowi, który przekazali jej policjanci. Barry też dostał chustkę z elementem odblaskowym, dzięki czemu będzie widoczny dla kierujących samochodami. Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas kluczowe, jest niezwykle ważne. Obserwujemy spadek różnych zdarzeń drogowych, wypadków, kolizji, ale to dzięki właśnie działaniom edukacyjnym, jak również poprawie stanu dróg i ich dobrego oznakowania. Noście odblaski. Każdy z nas odblask ma.